Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mój ostatni materiał poświęcony polemice z ateizmem wzbudził spore kontrowersje i bardzo dobrze, bo właśnie po to takie materiały powstają, żeby pobudzały do dyskusji. W ramach tych kontrowersji oczywiście pojawiło się sporo zarzutów i na te bardziej merytoryczne postaram się tutaj odpowiedzieć. Zapraszam. Najważniejszym i często powtarzającym się zarzutem wobec mojego poprzedniego materiału było stwierdzenie, że no ale skoro wy twierdzicie, że prawo moralne jest obiektywne, no to jak możecie mówić, że Bóg dając przykazania Starego Testamentu godził się na jakieś ustępstwa, godził się na jakieś niedoskonałości. Tutaj ten doskonały Bóg, jak on może się godzić na jakąś doskonałość, na jakąś niedoskonałość, na jakąś ewolucję w tych prawach moralnych? Przecież to zupełnie niepotrzebne i nielogiczne. Otóż jak najbardziej prawo moralne jest obiektywne. W jakim sensie? W tym sensie, że jest ono zapisane w naszej naturze, to znaczy wynika bezpośrednio z tego, jacy jesteśmy. Prawo wynika z tego, jacy jesteśmy. Zostaliśmy stworzeni jako konkretne istoty, o konkretnych właściwościach, o konkretnym celu również. Został dany nam rozum, który służy do tego, żebyśmy poznali nasz cel i poznali do niego drogę. I gdy poznajemy tą drogę do naszego celu, gdy rozpoznajemy rozumem tą rzeczywistość, poznajemy tą drogę, wtedy poznajemy również prawo naturalne, czyli właśnie tą część prawa moralnego, którą możemy rozpoznać poprzez poznawanie, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Na przykład człowiek rozpoznaje, widzi tak, że dziecko potrzebuje opieki rodziców, że dziecko znacznie lepiej rozwija się, gdy ma ojca i matkę. Potrzebuje tej opieki przez wiele lat. Widząc to, dochodzimy do przekonania, że dobrze jest, aby dzieci wychowywały się w rodzinie, w trwałym związku mężczyzny i kobiety. Po prostu jest to niezmiernie korzystne dla rodzaju ludzkiego, dla dzieci, a więc dla rodzaju ludzkiego, kiedy odbywa się to w ten sposób. I stąd wniosek, że niemoralnym jest rozrywać taki związek mężczyzny i kobiety tylko ze względu na jakieś drobiazgi, tylko ze względu na to, że na przykład mężczyźnie się kolejna kobieta spodobała. Stąd wniosek, że niemoralnym jest również współżycie seksualne bez trwałego związku lub niemoralne jest współżycie seksualne, które z natury, z istoty rzeczy do poczęcia dziecka w żaden sposób doprowadzić nie może. To jest kolejny wielki temat. Tutaj odsyłam do moich materiałów Czystość a przetrwanie narodów oraz Czy pornografia to najgorszy z nałogów, gdzie właśnie pod kątem w dużej mierze tego prawa naturalnego, tego co potrafimy wyczytać z naszej natury, roztrząsam właśnie te zagadnienia. Chodzi o to, że człowiek rozpoznaje, że jest to dobre dla dzieci, dla całego rodzaju ludzkiego, gdy postępujemy w ten sposób, dlatego uważa, że no właśnie to jest moralne, a to co jest temu przeciwne jest niemoralne. I to jest obiektywna moralność. Oczywiście punktem wyjścia jest to, że zakładamy, że faktycznie mamy rozum, który faktycznie poznaje zarówno to, co jest dla nas dobre, jak i to, co jest dla nas złe. To też nie dla wszystkich jest oczywiste, dla tych, dla których nie jest to oczywiste, polecam im materiały, w których dyskutuję z nihilizmem, sprzeczności nihilizmu, mózg zaorany, ale to jest tylko na miniaturce. Tytuł tamtego filmu brzmi Jak zaorać swój mózg. I później jeszcze, czy ksiądz zgodzi się z panem Fiałkowskim. To są trzy materiały na ten temat dla tych, którzy uważają, że nasz rozum nie jest w stanie poznać rzeczywistości. Ale jeśli ktoś tak podchodzi do rzeczywistości, uważa, że rozum nie jest w stanie w ogóle osiągnąć rzeczywistości, do niej dotrzeć, to tak naprawdę nie mamy o czym rozmawiać, bo wtedy wszystko obraca się tylko i wyłącznie w kwestii moich subiektywnych opinii. Nie ma żadnego kontaktu z realną rzeczywistością.
A więc w tym sensie jak najbardziej prawo moralne jest obiektywne. Oczywiście dochodzi do tego nasze subiektywne poznanie tego prawa moralnego. Ono może być lepsze lub gorsze, natomiast samo prawo moralne jest obiektywne, jest dla wszystkich ludzi obowiązujące i takie same, bo po prostu nasza ludzka natura jest taka sama. Natomiast dlaczego w takim wypadku możemy mówić o tym, że Pan Bóg daje prawa w Starym Testamencie, które jeszcze doskonałe nie są? Mamy teraz wiek XVI przed Chrystusem, moment, w którym Izraelici wychodzą z Egiptu. Jest to naród, który nie ma własnego kraju, który był zniewolony przez ostatnie dziesięciolecia, który nie ma własnej jednolitej kultury, własnego jednolitego prawodawstwa, który żyje w świecie, który jest okrutny. Tak? Jeśli spojrzymy na jakiekolwiek starożytne kodeksy prawne czy dzieła historyczne, no to widzimy, że są to zawsze zwyczaje okrutne, chociażby zwyczaje wojenne, których zupełnie normalnym jest, że czy normalnym, tak? No jest to powszechnie praktykowane w świecie antycznym, że zdobyte miasta się po prostu morduje, tak? Bierze się albo jako niewolników, mężczyzn się morduje zwykle, kobiety i dzieci ewentualnie bierze jako niewolników, niewolnice. To zawsze są zwyczaje, które są okrutne. Oczywiście powszechnie stosuje się kary mutuacyjne, czyli polegające na odcinaniu członków. To są rzeczy, które są zupełnie powszechnie praktykowane w świecie antycznym. Ten naród izraelski, no, jak wspomniałem, nie ma jeszcze własnego prawodawstwa. Tam też się pojawiały zarzuty, ale oczywiście oni w ogóle nie mieli żadnej moralności. Mieli na pewno jakąś zwyczajową moralność już, to jest oczywiste. Każdy lud gdzieś tam jakąś zwyczajową moralność ma. Właśnie na podstawie tego, jak poznaje rzeczywistość, widzi, co jest dobre, co jest niedobre i zawsze gdzieś tam właśnie rodzina i życie ludzkie są bronione poprzez mniej lub bardziej zwyczajowe, a może mniej lub bardziej też zapisane prawa. W przypadku Izraelitów to musiały być prawa zwyczajowe, no bo wychodząc oni nie tworzyli w Egipcie żadnego swojego własnego prawodawstwa, więc mieli jakieś tam prawo moralne zwyczajowe, natomiast nie możemy wychodzić z założenia, czy nieracjonalnym jest wychodzić z założenia, że to ich prawo moralne stało na jakimś ponadprzeciętnie wysokim poziomie, właśnie przerastającym wszystkie wysokie cywilizacje tego okresu. No nie, mieli pewnie prawo moralne właśnie na poziomie ludu koczowniczego gdzieś tam z tego okresu. W jakimś stopniu mogli się inspirować prawem egipskim, natomiast wcale nie jest to oczywiste, czy się inspirowali. W końcu to Egipcjanie ich ciemiężyli, natomiast wcześniej być może jakieś tam elementy przejęli. Natomiast starożytne prawo egipskie jest prawem, które na tyle, na ile jesteśmy w stanie to stwierdzić, jest również prawem okrutnym, chyba mniej więcej porównywalnym do tego zawartego w kodeksie Hammurabiego. To znaczy są oczywiście różnice, natomiast to jest zawsze mniej więcej ten sam poziom, czyli dosyć duże okrucieństwo, dosyć duży nacisk jest kładziony na ochronę małżeństwa. Przeważnie kobieta jest mniej lub bardziej traktowana jak własność ojca najpierw, a później męża. To jest mniej więcej we wszystkich tych kodeksach prawnych w ten sposób. No i teraz mamy taki lud, który wychodzi. I teraz czy Bóg może, chcąc prowadzić ludzi dalej, chcąc skłonić ich do rozwoju, czy dobrze jest zostawić ich samym sobie, jakby całą ludzkość zostawić samej sobie? No nie, najprawdopodobniej ta degrengolada będzie trwała dalej, to znaczy po prostu te narody będą tworzyły, bo tutaj cywilizacja, tu jakaś cywilizacja z różnymi błędami, to jedna po drugiej upada, no nic tam szczególnego się nie dzieje. I co też jest wartościowym doświadczeniem dla ludzkości, że ludzkość nie jest w stanie odbudować tego ogrodu rajskiego na ziemi. Mamy ten naród izraelski. Da się, czyli zostawić go samemu sobie, no to będzie po prostu takim plemieniem koczowniczym gdzieś tam, tak? Nic szczególnego nie powinno się tam wydarzyć. Czy Bóg może dać mu prawo, które będzie przerastało zupełnie tą epokę i przerastało mentalność Izraelitów i wszystkich innych ludów dookoła? Nie. Jak to zadziała? No, zakładając, że Bóg cudownie ich nie zmieni, a tego Bóg, jak widzimy, nie chce robić, nie narusza tej wolnej woli człowieka, to znaczy nie zmienia jej wewnętrznie. Bóg nie ingeruje w wolną wolę człowieka.
Bóg ma prawo odebrać życie człowiekowi, później go osądzi zgodnie ze sprawiedliwością, zgodnie z jego decyzjami. Nie odbiera mu wolnej woli. Miał wolną wolę, podejmował decyzję, zostanie zgodnie z nią osądzony. To jest zupełnie co innego. Podejrzewam, że dla przeciętnego ateisty to zupełnie nie jest oczywiste, że jedno jest odebraniem drugiej wolnej woli, a drugie nie. To znaczy odebranie życia leży zupełnie w kompetencji Boga. To znaczy jako Pan życia i śmierci nie ma w tym nic niezwykłego. Natomiast później traktuje tego człowieka jako tego wolnego człowieka, który w swoim życiu podejmował decyzję i za tę decyzję odpowiada na Bożym sądzie. Natomiast Bóg nie wpływa bezpośrednio na tą wolną wolę człowieka, nie zmienia ich w sposób cudowny, tego nie zrobi, nie robi, robić nie będzie. Bez tego elementu danie Izraelitom prawa, które by przerastało zupełnie ich możliwości kulturowe, możliwości tego przyjęcia, zastosowania, długotrwałego zastosowania, po prostu nie zadziała. Czyli oni może właśnie w pierwszej chwili poprzez jakieś cuda, błyskawice, walące się miasta i tak dalej, być może w pierwszej chwili w strachu by gdzieś tam próbowali to zachowywać, ale z czasem to by po prostu nie mogło. Zbyt duży skok cywilizacyjny po prostu na tej drodze naturalnego rozwoju nie jest możliwy, a jak widzimy, Bóg nie chce odmieniać człowieka w sposób cudowny, to znaczy nie chce go przemieniać, byłaby to najwyraźniej ingerencja, już wymagałoby to najwyraźniej ingerencji samą wolną wolę człowieka, której Bóg już nie zmienia. Najwyraźniej jest to dla człowieka dobre, że on się rozwija, że właśnie powoli tworzy ten cywilizacyjny postęp i Pan Bóg chce w tym człowiekowi pomóc, a nie go momentalnie zmienić. Myślę, że jest to zrozumiałe, tak? To chyba też widzimy, gdy my chcemy wychować dziecko, to nie jest dobrze, żeby wszystko zrobić za to dziecko, tak? Tylko dobrze jest, żeby to dziecko uczyło się wykonywać pewne czynności. I tak samo Pan Bóg to wykonuje, to znaczy chce tych Izraelitów uczyć, chce ich kształtować, formować, aby później przez nich kształtować i formować całą ludzkość już przez swój Kościół katolicki, który będzie założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Podejrzewam, że w tym zdaniu powiedziałem dla ateisty tyle herezji, że to jest już zbyt duże stężenie. Natomiast o wszystkich tych elementach, o których powiedziałem, są również materiały na tym kanale, więc jak najbardziej zachęcam do zapoznania się z nimi. Jak najbardziej też piszcie w komentarzach, co Wam przeszkadza, to też być może właśnie będą powstawały takie kolejne materiały. A więc rozsądnym i zupełnie niesprzecznym z Bożą doskonałością jest, aby dać Izraelitom prawo, które będzie na ich poziomie cywilizacyjnym, ale jednak będzie krokiem do przodu. Czy Bóg jest w stanie dać prawo, które będzie niedoskonałe? Skoro obiektywność jest, skoro moralność jest obiektywna, to czy Bóg jest w stanie dać prawo, które będzie w jakimś stopniu niedoskonałe? Tak, jest w stanie dać takie prawo, jeśli ta niedoskonałość dotyczy rzeczy drugorzędnych. To znaczy rozróżniamy w teologii katolickiej prawo naturalne, to pierwszorzędne i drugorzędne. To znaczy prawem drugorzędnym nazywamy rzeczy, które są korzystne dla człowieka, ale które nie są absolutnie konieczne, potrzebne do przetrwania, czy to jednostki, czy rodzaju ludzkiego, które są właśnie drugorzędne, mniej istotne. I jak pokazuje historia, Bóg zgadzał się na to, żeby dyspensować niejako, czyli tolerować pewne niedoskonałości na poziomie tego drugorzędnego prawa naturalnego. Jakie to są przykłady? No, to są te rzeczy, o których już wspominałem, na przykład kwestia rozwodów. Jak sam Pan Jezus mówi, przez zatwardziałość waszych serc, mówi do Izraelitów, Bóg wam na to pozwolił. Czyli rozwód jest rzeczą szkodliwą dla dziecka, a więc dla całego rodzaju ludzkiego. Natomiast nie jest bezpośrednio przeciwko zrodzeniu i wychowaniu potomstwa, a jest dużo mniej niż morderstwo swojej żony, co najprawdopodobniej po prostu byłoby praktykowane, albo nawet było wcześniej praktykowane przez Izraelitów. To znaczy, gdyby zabronić im rozwodów, to najprawdopodobniej skończyłoby się to tym, po prostu mordami małżeńskimi. I teraz oczywiście taki rozwód, który został w Starym Testamencie, był w Starym Testamencie tolerowany, jest pewnym złem. Natomiast nie jest to zło, którego Pan Bóg nie mógłby przez jakiś czas
tolerować, po to, aby później wyprowadzić z tego pewne dobro. I oczywiście wtedy, gdy Izraelita zgodnie z tym prawem mojżeszowym dawał ten list rozwodowy, spełniał te wymogi, które były potrzebne, bo to właśnie było ucywilizowane, tak? To było w jakiś sposób rozwiązane, też kwestie powiedzmy takie praktyczne. Gdy postępował w ten sposób, to oczywiście nie popełniał grzechu, skoro było to w prawie mojżeszowym dopuszczone, to znaczy, że było to wtedy tolerowane. I w tym sensie mamy do czynienia tak z pewną ewolucją tego prawa moralnego, to znaczy z jego udoskonalaniem. To znaczy prawo moralne, obiektywne, zgodne z naszą naturą, ono jest oczywiste, że rozwód jest czymś złym. Natomiast nie jest czymś aż tak złym, że w żadnym wypadku nie może zostać dopuszczone przez Pana Boga. I tak było w tym przypadku, w przypadku Izraelitów. To znaczy zostały te rozwody dopuszczone na zasadzie pewnej tolerancji, czyli dopuszczenia pewnego zła po to, żeby uniknąć tego większego zła, czyli w tym przypadku najprawdopodobniej żonobójstwa, czy no, tak zabójstw wewnątrz małżeństwa. Oczywiście dyspensowanie samych praw naturalnych, nawet drugorzędnych, to jest rzecz, którą może robić tylko sam Bóg. Kościół nie ma prawa dyspensować od drugorzędnego prawa naturalnego. Nie zostało ono nigdzie przekazane, natomiast może dyspensować od przykazań kościelnych, na przykład od obowiązku uczestnictwa w mszy świętej niedzielnej. Kościół ma prawo dyspensować, bo jest to prawo kościelne i odpowiedni autorytet może tutaj dyspensować. Obowiązkiem wynikającym z prawa Bożego jest to, że człowiek powinien dzień święty święcić. Kościół precyzuje, to jest uczestnictwo w mszy świętej niedzielnej. To sprecyzowanie jest od Kościoła, dlatego Kościół może dyspensować. Pan Bóg co do zasady może dyspensować od prawa moralnego. No nigdy nie zdarzyło się, żeby dyspensował od pierwszorzędnego prawa naturalnego, tych najważniejszych rzeczy fundamentalnych dla przetrwania rodzaju ludzkiego czy dla przetrwania jednostki. Natomiast no, pewnie dlatego, że właśnie jest to, byłoby to po prostu złe. Byłoby to wewnętrznie złe i Bóg jako istota doskonała nie jest w stanie tego dopuścić. Natomiast w przypadku tych rzeczy, które są na tym drugim poziomie, trochę niżej, jeśli chodzi o ich niezbędność dla przetrwania czy jednostki, czy rodzaju ludzkiego, tutaj Pan Bóg dopuszczał faktycznie, powiedzmy, tolerował pewne niedoskonałości, jak właśnie na przykład rozwód, czy też tolerował niewolnictwo, które bez wątpienia jest pewną niedoskonałością, natomiast właśnie z punktu widzenia prawa naturalnego nie jest aż tak istotne, nie jest aż tak wielkim złem, że koniecznie za wszelką cenę trzeba było je od razu zlikwidować. To jest rzecz, która może zostać właśnie ucywilizowana, unormowana w ten sposób, że ludzie, zarówno ci panowie, jak i niewolnicy, są w stanie żyć zgodnie ze swoim powołaniem, żyć w miarę godnie, choć oczywiście no, w miarę zawsze, tak? Jest to w stanie funkcjonować w miarę po ludzku, w miarę humanitarnie, więc nie będzie to rzecz, która jest jakby absolutnie od razu do zniszczenia, do zwalczenia za wszelką cenę. Na czym polega tolerancja? Tolerancja polega na tym, że dostrzegamy, że coś jest niewłaściwe, ale nie jesteśmy w stanie tego zmienić, albo zmieniając to, doprowadzilibyśmy do jeszcze większej szkody. I tak samo Bóg, gdyby próbował poprzez swoje prawo, tak dał prawo, które by na przykład likwidowało niewolnictwo, jak najbardziej mógłby doprowadzić do większej szkody, mógłby doprowadzić do dużo większej liczby na przykład mordów na niewinnych właśnie w wojnach, tak poprzez zakaz niewolnictwa, bo w dużej mierze z tego oni się brali. Mogłoby to doprowadzić z jednej strony właśnie do tego, z drugiej strony mogłoby się okazać, że było to w tym kontekście kulturowym, otoczeni przez wszystkich tych ludzi, że Izraelici nie byliby w ogóle w stanie tego zrobić. A jeśli porzuciliby całkiem prawo, no to czy Bóg by na tym stracił? Nie. Takie zarzuty też się pojawiają. O, Bóg musiał mieć swoich wyznawców. Nie. On to robił wszystko dla nich i dla ludzi, dla Izraelitów, a później dla całego rodzaju ludzkiego. Poprzez Izraelitów najpierw, tak, po to, żeby przygotowali drogę dla Mesjasza i później, żeby Mesjasz mógł, ta nauka Mesjasza by mogła rozejść się na cały świat.
A więc zbyt wysoki poziom tego prawa Starego Testamentu mógłby doprowadzić albo do dużo gorszych zbrodni, jak właśnie żonobójstwo, czy dużo większa liczba później zabijanych osób w trakcie jakichś działań wojennych ze względu na to, że nie można było mieć niewolników, czy w ogóle do odrzucenia tego prawa, no co by Bogu to nic nie zmienia, natomiast zmienia to jak najbardziej ludziom, którzy tego po prostu potrzebują, tak? I którzy, jeśli by się okazało, że nie byliby w stanie za tym prawem podążyć, to byłaby to po prostu ostatecznie dla nich strata, a nie dla samego Boga. A więc podsumowując, czy prawo moralne jest obiektywne? Tak. Czy Bóg może tolerować pewne niedoskonałości w prawie moralnym po to, aby podnieść ludzi, aby chwycić ich tam, gdzie są i prowadzić ich dalej? Tak, może. I to właśnie dzieje się w Starym Testamencie i nie zaprzecza to ani jego doskonałości, ani obiektywności tego prawa. Jesteśmy w stanie jako tako prześledzić właśnie ważność poszczególnych przepisów i zaobserwować właśnie jak Pan Bóg to robił, co dopuścił, czego nie dopuścił, dlaczego. I to jest rzecz bardzo ciekawa, natomiast żeby to mówić kompletnie, oczywiście potrzeba by osobnych nie tylko filmików na YouTubie, ale już opracowań naukowych. Zapraszam do zadawania pytań i komentowania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.